Jednym z większych absurdów w PRL-u było to, że reklama, skądinąd rzadka, bardzo często dotyczyła rzeczy absolutnie niemożliwych do kupienia. Podobnie pomyślałem sobie z nostalgią, obserwując obecną kampanię szczepionkową. Rzeczywiście zorganizowana perfekcyjnie, akcja, wszystko przygotowane. Jeden problem, szczepionek nie ma. Gospodarka planowa. Skąd znamy te centralnie ustalane plany, rozdzielniki, wskaźniki, wzgardę dla poddanych, nieporadność, niezdolność do improwizacji, blokadę kompetencji, smutek biurokracji? Można listę wyliczać tak przez cały dzionek, by tłumaczyć, dlaczego brakuje szczepionek. Choć mówiono, że będą, sprawa oczywista, rozkraczył się unijny trest monopolista. I to znów pokazuje, wywołując grozę, wyższość wolnego rynku nad eurokołchozem.